8 minut po 18. Dobry wieczór Państwu. Kolejne wydanie naszego panteonu gwiazd polskiej pianistyki, kwarantanna w Hi-Fi. A dziś wybitny artysta, wybitny pianista, a najpierw wcześniej waltornista. Pianista, akordeonista, kompozytor, aranżer, pedagog Andrzej Jagodziński. Witam Cię, Andrzeju, bardzo, bardzo serdecznie. Witam wszystkich. Dziękuję bardzo, że zechciałeś uczestniczyć w tym naszym wspaniałym cyklu, który, przypomnę, rozpoczął Adam Makowicz. No a potem same gwiazdy i wśród tych gwiazd właśnie dzisiaj Andrzej Jagodziński. Andrzeju, jesteś nie tylko pianistą, ale jesteś także kompozytorem. Ja pamiętam takie wydarzenie, bo rozrobiłeś mnóstwo kompozycji, ale ja pamiętam takie wydarzenie na jubileuszu twojego tria. Koncert fortepianowy G-moll. To ciekawa sprawa, bo kojarzyłem cię raczej z takimi czysto jazzowymi formami, a tu ten koncert był taki klasyczno-jazzowy, bo z twoim triem, ale z orkiestrą symfoniczną. Tak, no ja właściwie cały czas ze swoimi kolegami balansuję na granicy klasyki i jazzu. Mam duży sentyment do klasyki i kto wie, czy nie jest to, nie zajmuje ona ważniejszego miejsca w moim życiu. I dlatego no, Chopin. No właśnie. Dlatego koncert fortepianowy. Napisałem jeszcze rekwiem na chór i trio jazzowe i solistów. Też klasyczno-jazzowe. Teraz przymierzamy się z kolegami do Bacha. Dzisiaj będzie taka namiastka. Właśnie wspomniałeś Chopina, a jesteś jednym z nielicznych pianistów, którzy przerabiają Fryderyka Chopina w sposób niezwykle, jakby to powiedzieć, niezwykle smaczny i w dobrym guście, bo to jest ta granica, gdzie bardzo łatwo przekroczyć granicę i zrobić kicz. Tobie się to nigdy nie zdarzyło, a niewielu jest takich pianistów, kompozytorów, którzy potrafią to zrobić. Myślę, że przede wszystkim to powinno być używające współczesnego języka kompatybilne lub koherentne z oryginałem. To znaczy, jeżeli to jest Chopin, grajmy tak jak... Z szacunkiem dla oryginału. Tak jakby Chopin grał, gdyby dzisiaj żył. Jeżeli to jest Bach, grajmy tak, żeby to była polifonia. Nie wiem, proszę Państwa, co będzie w programie. Z zapowiedzi, która była w czasie wiadomości, dowiedziałem się, że zaczniemy od Bacha, no więc... Zgodnie z chronologią i zgodnie z pewnym krakowskim powiedzeniem, zaczniemy od Bacha. Pierwsze preludium C-dur lub, jak kto woli, Ave Maria Bach Gunot. Zostawiam Państwa z Andrzejem Jagodzińskim. Thank you.
Fryderyk Chopin, preludium E-moll. Thank you.
Kompozycja Krzysztofa Komedy do etiudy filmowej Polańskiego Dwaj ludzie z szafą. Thank you.
Wrócimy do kompozycji Fryderyka Chopina, Nocturn w tonacji F moll. Thank you.
Proszę Państwa, pozwoliłem sobie zagrać swoją kompozycję, która nosi tytuł, jak gdyby w kontrze do słynnej kompozycji Zygmunta Koniecznego, Grand Vals Brillant. Nazwałem ją La Petite, przepraszam bardzo, po francusku La Petite Vals Brillant. Wojciech Mydalski, który dopisał później słowa, przygotowując płytę Agnieszki Wilczyńskiej, przepraszam bardzo, i tutaj mieszkał, nazwał ten utwór Na złamanie karku. Agnieszka sobie poradziła z tym, myślę, że ja też.
Proszę Państwa, następnego utworu nie wypada zapowiadać.
Proszę Państwa, to niezwykłe. Patrzyłem na naszego pianistę, jak improwizował, patrząc jednocześnie na zegar. Słyszeliśmy Chopina, słyszeliśmy Jagodzińskiego i skończył dokładnie o godzinie 19. To się nazywa wielka sztuka improwizacji, wielka sztuka, którą tylko tej klasy jazzmeni potrafią posiąść. Dziękuję Andrzeju bardzo, bardzo za ten cudowny wieczór. Dziękujemy słuchaczom i mam nadzieję, że jeszcze nas odwiedzisz. Z przyjemnością dziękuję wszystkim i do zobaczenia na tradycyjnych koncertach. Dziękujemy Państwu bardzo. Naszą gwiazdą był Andrzej Jagodziński. Zapraszam Państwa, już za tydzień wystąpi młodziutka pianistka Zuzanna Całka, a w jej koncercie na specjalne moje zamówienie wspaniały koncert warszawski Ryczarda Adinsela. Zapraszam o tej samej porze za tydzień.